Na grinie kładziemy tutaj kij i przed kijem, w odległości 2 stóp, prawda, przed kijem, wbijamy tutaj 2 ti, które oznaczają nam jak gdyby taką linię. Wyobrażamy sobie, że na tej linii jest dołek. Teraz tutaj w odległości zaczynamy od 3 stóp, ustawiamy sobie w rzędzie 5 piłek i naszym celem jest, żeby każda z tych piłek zatrzymała się za tą linią tych 2 ti, ale nie dotknęła tego kija. Ona powinna idealnie zatrzymać się mniej więcej stopę za tą linią tych 2 ti, prawda? Czyli uderzam, tutaj się piłka zatrzymuje. Podchodzę do następnej piłki, robię dokładnie to samo, prawda? Chodzi o to, żeby mieć stałą prędkość taką, że piłka nie dotacza się aż do tego kija i piłka zatrzymuje się pomiędzy tym ki a kijem. W momencie, kiedy zrobiliśmy to z 3 stóp, możemy zrobić to z 4 stóp, z 5 stóp, z 6 do 10 stóp. Jeżeli z 10 stóp mamy taką powtarzalność, że każda nasza piłka zatrzymuje się za tą linią, ale nie dotyka kija, czyli zatrzymuje się mniej więcej stopę za naszym hipotetycznym dołkiem, mamy bardzo dobre wyczucie odległości w sensie powtarzalności. Wtedy robimy trudniejsze ćwiczenie, mianowicie ustawiamy jedną piłkę na 3 stopach, drugą piłkę na 4 stopach, kolejną piłkę na 5 stopach, na 6 stopach, na 7 stopach i zaczynamy te piłki patować kompletnie losowo, prawda? Na przykład zaczynamy tutaj od tej piłki, dokładnie taka sama zasada, ona ma się potoczyć za linię ti, ale nie dotknąć kija. Potem podchodzę do tej piłki, prawda? Tutaj na 6 stopach, ustawiam się, patuję, przeszła tą linię, prawda? Podchodzę do najbliższej piłki i znowu robię dokładnie to samo, prawda? Żeby każda piłka przetoczyła się przez tą linię tych 2 ti, ale nie dotoczyła się do kija. Tu jest odległość 7 stóp, prawda? Piłka się toczy, piłka się tam zatrzymuje i ostatnia piłka z tej odległości tutaj dokładnie tak samo dotacza się, nie dotacza się do kija. Dążymy zawsze do tego, żeby mieć to wyczucie odległości przynajmniej od 3 do 10 stóp. Jeżeli potrafimy od 3 do 10 stóp zawsze umieścić tak piłki, to nasze wyczucie średniego puttingu jest bardzo dobre. Wtedy możemy starać się wydłużyć to oczywiście aż do 20 stóp, to już będzie wtedy bardzo dobrze.